Jak się pan odniesie do wpisu pana kolegi z kebaba prawdziwego Polaka, który napisał, że pana lubił, a teraz nie wie, co panu myśli? Niech myśli, co chce, ja tam już nie będę stołował. Pan, który twierdzi, że ja zmieniłem poglądy w sprawach geopolityki w ciągu roku, widać, że nie zna moich poglądów od 20 lat, więc nie będzie moim kolegą i stołował się u niego. Nie będę. Do wykorzystania w sieci prawdziwy kebab poprawiły 150 zł. Myślę, że jest to bardziej korzystne niż robienie jakichś kucharków śmiesznie, które będą stały i się kurzyły. To chyba na razie na tyle. Tutaj poprosiłem naszego narodowca, prezydent, kandydata na prezydenta RP, mam nadzieję, że w przyszłości prezydenta RP jeszcze, Mariana Kowalskiego, żeby standardowo, tradycyjnie, zgodnie z naszym obyczajem, przeciął wstęgę lokalu, który będzie działał w sieci. Lokal działał, jest teraz po remoncie, będziemy teraz troszeczkę inaczej działać, dlatego też chcielibyśmy, żeby to jakoś uwiecznić. I dzisiaj działamy live cały czas. Cały czas będzie można nas również obserwować już przez naszą kamerę na YouTubie, także już jesteśmy, będziemy tam też widoczni. No to co, zaczynamy, później przechodzimy do następnych etapów. Zapraszam również Państwa, później będzie premiera filmu Ile jest kebaba w kebabie? Będzie wiadomo, jak konkurencja nas karmi. Dobrze, także Marianie. Marianie, przyjdź swoją powinność. Który po raz u Ciebie przecinam wstęp? Oj, Marianie, nie liczmy takich szczegółów. Najważniejsze, że cały czas się spotykamy i się dalej robimy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Ja na to stawiam. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję. Czerwone nożyczki, tak żeby pasowały. I zapraszam wszystkich Państwa na transmisję. Proszę Państwa jeszcze sfilmować tutaj jak... W czasie dzisiejszego dnia po turnie po Europie proszę Państwa, ja wchodzę na koniec. A bo to mówisz, żeby co mówisz, o której będziemy mówić? I później przez to, jak mówisz, o której będziemy, to zwalasz wszystko, bo zwalasz sytuację, bo będziemy... Koniec. Uważam za rozstrzygnięte. Zwycięzcą konkursu tutaj Nikola. Który tak naprawdę wyzwał cały świat. No i wygrał. Jest okej. To wszystko, że dał powody do kebaby. O kurde, to jest zdania na dzisiaj. Także jeszcze też tam, to nie koniec jedzenia, tak? Jeszcze będzie to zjeść. Ale może skomentujemy każdy swoją. Tak, jasne. Proszę o komentarz osób, które brały udział w konkursie. Najpierw może Marian Kowalski. Ja powiem tak, jestem zadowolony ze swojego wyniku. 22 minuty na zjedzenie dużej i normalnej, tak? 22 minuty. A oczywiście zwycięzca na
wspaniałe warunki fizyczne. Rozłożył konkurentów na łopatki. Ja bym zaproponował teraz moim konkurentom, żeby tak strzelić po 40 pompek może. Bez efektu pozbycia się zawartości żołądka. Bo ja jestem w stanie to zrobić, czego życzę także pozostałym. Dziękuję za konkurencję. I myślę, że... Wszyscy w zdrowiu dotrwamy do jutra. Nie, no mięso jest świeże i dobre, także tylko tak to się mówi, rano trzeba będzie pójść i coś z tym zrobić, no. Bo to organizm... Oj, no ja nie wiem, czy taki szczegół. Najważniejsze, że cały czas się spotykamy i się dalej lubimy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Ja na to stawiam. Dzięki ci bardzo. Dziękuję. Więc nie będzie moim kolegą i stołował się u niego. Nie będę.